Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie okazji do tego spotkania, bo dla mnie ono wiele znaczy, dlatego że jestem związany z tym miejscem od 32 lat. Wiem, że to niewiele, choćby przy siedzącym tutaj panie profesorze Tomaszu Szarocie, który jest związany z tym instytutem akurat od roku mojego urodzenia. Są tu inni znakomici profesorowie na tej sali, którym jestem bardzo wdzięczny za to, że są w instytucie, a także i za to, że są dzisiaj tutaj. To, że jestem związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk od 32 lat, podpowiada od razu jedną, myślę, z najprostszych odpowiedzi na to, czym są dzieje. Pytanie dotyczy dziejów Polski, ale każde dzieje są przede wszystkim kontynuacją, próbą przedłużenia, spojrzenia z następnej perspektywy na to, co było przed nami. Z perspektywy, którą wyznacza, jeśli wiążemy się z tymi dziejami, jakimiś emocjami, jakimś przywiązaniem właśnie, oznacza ta kontynuacja, pewien element obowiązku, poczucia zobowiązania, że warto, że trzeba kontynuować. Instytut powstał, nie będę mówił o instytucie, proszę się nie obawiać, ale wiadomo, że Instytut powstał w epoce rządów stalinowskich w Polsce, w bardzo nieprzyjemnej epoce, a jednak stał się zapewne jednym z najlepszych. Nie chcę kalać mojego pierwszego gniazda, z którym także jestem do dzisiaj związany, czyli Alma Mater Jagiellonica, a więc obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, pewnie jednym z najlepszych miejsc, w których o dziejach Polski się mówi, właśnie z taką odpowiedzialną troską, żeby były kontynuowane. Najpiękniej o tym napisał, najpiękniej, bo dawno i ten głos dochodzi do nas sprzed już 534 lat, tak donośnie, Jan Długosz z Uniwersytetu Krakowskiego, kiedy kończąc swoje 12-tomowe dzieło obejmujące całość do jego epoki historii Polski, miał ułatwione zadanie, bo miał tylko 500 lat historii do opisania, pisał tak. W końcu proszę i błagam, szczególnie czcigodnych i znakomitych mężów, doktorów, profesorów, magistrów, studentów i skrybów na każdym wydziale naszej żywicielki Uniwersytetu Krakowskiego Studium Generalnego, żeby i oni, i każdy z nich zgodnie ze swym męskim wiekiem po mej śmierci kontynuowali niniejsze roczniki i nie pozwolili, ażeby upadły i skończyły się. Owszem, błagam, zaklinam i zobowiązuję pod przysięgą doktorów, magistrów, profesorów i członków kolegium, żeby wydzielili jedną kolegiaturę i to spośród lepszych i dodali jej specjalnego magistra biegłego w studiach i w humaniorach. Ten zwolniony z wszelkich prac, robót i zajęć niech się zajmuje tylko rocznikami, niech myśli o nich, kocha je, niech się nimi cieszy, roztrząsa je, mówi o nich we dnie i w nocy z sobą i z innymi. Niech także dba o dobro, korzyść i chwałę ojczyzny, bardziej jednak o cześć Boga i o prawdę. Sądzę, że to przesłanie Jana Długosza z roku 1480 jest adresowane do każdego, kto zawodowo zajmuje się historią Polski i czuje się Polakiem, i do każdego, kto interesuje się tą historią. Do każdego historyka i tego, kto się historią interesuje, by zarazić tą pasją, tą miłością, o której mówi Długosz, innych. By w ten sposób spełniać ten obowiązek kontynuacji. Ale wychodząc od tego pierwszego, oczywiście bardzo dalece niewyczerpującego wielości rozumienia dziejów, intuicyjnego określenia dzieje jako kontynuacja, oczywiście na nim nie chcę się zatrzymać. Chcę pokazać tylko jakby jego znaczenie w doświadczeniu każdego historyka. Dzieje
mają w języku polskim liczbę mnogą. I to bardzo dobrze oddaje wielość odpowiedzi na pytanie, czym są dzieje, Polski także. Wiele jest tych dziejów, w sensie wielu perspektyw, z których można na nie spoglądać. Kiedy podejmujemy to pytanie o zakres tego, czym mogą być dzieje Polski, to najpierw musimy się zastanowić nad zakresem pewnie czasowym, od kiedy one się zaczynają. Stanąłem wobec tego pytania, kiedy podjąłem się pewnie zbyt ambitnie zadania napisania całości dziejów Polski. Pierwszy tom tutaj przed sobą Państwo widzicie właśnie został ładnie wydany. Otóż skoro pierwszy tom, trzeba zastanowić się nad początkiem, gdzie one się zaczynają. Skąd nasz ród, jak pytam, sięgając do słów Marii Konopnickiej zapisanych w roku 1908 w czasopiśmie Przodownica i powtarzanym odtąd wiele razy. Oczywiście można odpowiedzieć standardowo, od razu. 966 rok, chrzest Polski, to jest ten moment, od którego zaczynają się nasze dzieje. To jest ten moment, od którego każdy historyk bezpiecznie opowiadanie tych dziejów może rozpocząć. Ale złudna to pewność. Nie co do daty, bo nikt się nie spiera, że chrzest Polski miał miejsce w roku 966 po narodzeniu Chrystusa. Jest spór co do dokładnego dnia tylko. Ale czy rzeczywiście to jest początek historii Polski? Niektórzy uważają, że przecież skoro byli już ludzie, którzy tę Polskę wtedy, tym aktem, jak nam się to z późniejszej perspektywy wydaje, założyli, no to przecież wraz z tymi ludźmi Polska może być wstecz cofnięta w swoich dziejach, w swojej historii. Ale jak daleko? Znamy, pamiętamy te spory, choćby z podręczników szkolnych, czy Biskupin był nasz, prawda? Czy to już nasze dzieje? Dziś raczej nikt z poważnych historyków tak do tej kontrowersji obarczonej oczywistym konfliktem politycznym z Niemcami nie podchodzi. Ale przecież echa tego sporu o to, skąd się wywodzimy, jak daleko sięgnąć można wstecz, szukając początku dziejów Polski, znajdziemy nie tylko w tym sporze, ale w dalszych jeszcze kwestiach następnych, jak choćby kwestia, która do dziś niezwykle żywo dzieli środowisko archeologów. Kłótnie, jakie w tym środowisku się odbywają, używam słowa kłótnie bez cudzysłowu. Temperatura tych kłótni wzdłuż osi rozgrywających się, czy Słowianie są stąd, czy przyszli znad Dniepru, jest prawie taka jak wokół tego, gdzie pochować generała Jaruzelskiego. Próbowałem czytać rozmaite, przygotowując ten tom, aktualnie wydawane publikacje na ten temat właśnie. Allochtoniczna, czyli zewnętrzna, czy autochtoniczna teoria pochodzenia Słowian. No cóż, jestem jednak Krakusem, więc przychylam się do teorii allochtonicznej. Może wstyd się to przyznać, ale wydaje mi się, że więcej znajduje argumentów, a najlepiej wyłożył je krakowski archeolog profesor Godłowski. Ale nie chcę wchodzić teraz bynajmniej w rozstrzyganie tego rodzaju kwestii. Raczej tylko próbuję je wskazać, by zastanowić się właśnie nad zakresem pojęcia dziejów Polski. Można wyprowadzać te dzieje od czasów biblijnych. Przecież tak robili dawniej historycy. Od wieku XV, od Jana Długosza, od Macieja Zmiechowa, od kontynuatorów Długosza XVI-wiecznych, od rozmaitych panegirystów XVI- i XVII-wiecznych, którzy wywodzili rody rozmaitych możnych w Rzeczpospolitej, a to z raju, a to z Troi,
a to przestroje z Rzymu. Możemy więc i tak sięgać i wcale nie warto z tego się śmiać, bo tego rodzaju genealogie, oczywiście dorabiane, pozwalają nam śledzić historię kulturalnych wyobrażeń, które z pojęciem Polski się wiążą i które jednocześnie to pojęcie pozwalają porównywać z innymi wyobrażeniami kulturalnymi czy kulturowymi, jakie w podobny sposób szukały korzeni dla innych wspólnot, także w raju, w Księdze Wyjścia albo w historii antycznej, drugim źródle takich wspaniałych genealogii w historii Greków i Rzymian. A więc możemy się zastanawiać, od którego momentu Polska się rodzi i nasuwa się następne pytanie. Powiedzmy, że zgodzimy się na rok 966 i zaobserwujemy niezwykłą rzeczywiście okoliczność w porównaniu z innymi wspólnotami etniczno-kulturowymi, które zbudują w ciągu swoich dziejów naród. To, że historia pisana Polski zaczyna się rzeczywiście niemal dokładnie z momentem chrztu. Właściwie wcześniejsza data, jaką znamy, to jest rok 963, konflikt graniczny księcia Mieszka z niemieckimi, a raczej saskimi konkretnie, pogranicznymi, no powiedzmy wataszkami, margrabiami, nie będziemy teraz w to wnikać, ale właściwie ta historia zaczyna się od dwóch zapisków. Dubrawka ad Mesconem Venit 965 i Mesco Dux Polonie Baptizatur. Tyle tylko, że te zapiski są troszkę później sformułowane, już w XI wieku, ale w bardzo bliskim sąsiedztwie czasowym. A więc nie ma jakby historii Polski przedchrześcijańskiej, tej historii rozumianej w kategoriach pozytywistycznych, historii, którą możemy sprawdzić w kronice, jest data i możemy skonfrontować z inną kroniką. Nie ma nic wcześniej. Inaczej niż u Węgrów, inaczej niż u Czechów, inaczej niż u Rusinów czy Rusów, może raczej należałoby powiedzieć, rzecz jasna, inaczej niż u Germanów i u bardzo, bardzo wielu innych wspólnot etnicznych, które przekształcają się w narody. Tu jest jakieś ciekawe zjawisko, warte zastanowienia. Znów nie ma czasu ani możliwości, by je roztrząsać, ale warto nad tym ciekawym momentem początkowym historii pisanej, historii utrwalonej w źródłach się zastanowić. I mamy wreszcie pytanie, jeśli zastanawiamy się nad początkiem, to nad początkiem czego w istocie? Dzieje Polski. Nie wystarczy zapytać, od kiedy je badamy, ale co właściwie badamy? Co jest tą Polską, której dzieje badamy? Można zacząć od najprostszej kwestii, od pojęcia. Niemcy rozwinęli, zwłaszcza w ostatnich kilkudziesięciu latach pod wodzą nieżyjącego już historyka, znakomitego, wybitnego, wielkiego historyka ze Zgorzelca, Reinharda Koseleka, czyli Koziołka, historię pojęć, Begriffsche Geschichte. My troszkę mniej jakby nasi historycy w tym kierunku idą, ale niewątpliwie pojęcie Polski bardzo się prosi o taką rzetelną historię, której jeszcze do tej pory o wstydzie nie wykonaliśmy, choć różne ciekawe prace na przykład na temat wyobrażenia Polski w ikonografii powstają. Samo pojęcie Polski jeszcze, o ile mi wiadomo, może zostanę sprostowany przez obecnych tu znakomitych historyków, nie doczekało się wyczerpującej monografii. Ale do tego pojęcia, gdybyśmy próbowali zbadać moment, od którego pojawia się słowo Polska, związane już z tym, co nas otacza, prawda, lub z tym, co w nas jest, to zauważymy, że ono się pojawia po chrzcie. Dokładnie w roku 1000 po raz pierwszy zapisana zostaje ta nazwa, rzecz jasna, w brzmieniu łacińskim. W kronice, a raczej w żywocie świętego Wojciecha, spisywanym w Rzymie na Aventynie przez innego świętego, Bruno Nasquerfurtu. A więc to z Rzymu
przez niemieckiego, jeśli można tak powiedzieć, zakonnika, przychodzi do nas ta nazwa, Polonia, w roku 1000. I to w dwóch znaczeniach, bardzo ciekawych. To też ten początek dającego się uchwycić w źródłach słowa Polska jest niezwykle kuszący do daleko prowadzących rozważań. Bo dwa konteksty, w których wprowadza Brunon z Kwerfurtu w żywocie świętego Wojciecha słowo Polska, to jest kontekst misji. Przybywa święty Wojciech do kraju Bolesława i używa tych słów, że przybywa z kraju Bolesława do Prusów, by nieść im chrześcijaństwo. Te słowa wkłada w usta świętego Wojciecha, pierwszy raz zapisując pojęcie Polska Brunon z Kwerfurtu. A więc misja niesienia dalej chrześcijaństwa, misja, inaczej mówiąc, poszerzania Europy, jest pierwszym kontekstem, w którym pojawia się słowo Polska. Następny, kilka stronic dalej, to konflikt z Niemcami, z Teutonami, jak pisze Brunon z Kwerfurtu, który sam, będąc z rodu Teutonów, brał stronę Bolesława, brał stronę tej Polonii, którą wprowadził na historię kart, na karty swojej historii, brał jego stronę raczej w konflikcie z Teutonami, więc broń Boże, nie należy sobie wyobrażać tego konfliktu jako zderzenia zwartych mas narodowych na kształt, jaki znamy z czasów, powiedzmy, Ottona Bismarcka czy Hakaty, czy tym bardziej dwudziestowiecznych konfliktów nacjonalistycznych. Ale od tego konfliktu granicznego, powiedzmy, księcia polskiego z saskimi wojownikami, także pojawia się drugi kontekst słowa Polska. Więc Polska łączy się z chrześcijaństwem, z misją u swoich narodzin jako pojęcia i z walką o swoje istnienie z sąsiadami. Ten drugi aspekt jest chyba typowy. Myślę, że niejedno państwo pojawia się w kronikach właśnie od momentu, kiedy zapisuje się czas jakiejś walki. Walki o granice, walki o miedzę, jak to między sąsiadami bywa. Nasi wschodni sąsiedzi nazywali nas inaczej, nie Polską, Polakami, tylko Lachami, Lenkaj, jak później pojawiający się na mapie historycznej Litwini to określą, czy Lędziel, prawda? Wszystko od tego samego źródło słowu, który w łacińskim brzmieniu brzmi Licikawici, prawda? A więc Lechowie, Lechici, jak to potem nada temu brzmienie mistrz Wincenty. Mamy więc pojęcie Polski, ale wyrażone innym słowem, konkurencyjnym wobec Polski w pewnym sensie. Lechia, Lechici, to też gdzieś w naszej symbolice kulturowej, choć zamierająco, w czasach PRL-u może żywiej, bo każdy, kto mył zęby, to mył najczęściej pastą marki Lechia, więc to mu się z tym kojarzyło, nawet jeśli nie był kibicem sportowym klubu o tej nazwie. To skojarzenie, że obok Polski jest jeszcze drugi etnonim, Lechia, Lechici, także było żywe. Dziś jest na pewno słabsze. A więc czy rzeczywiście możemy tak badać historię pojęć i do tego ograniczyć dzieje Polski? Wtedy mielibyśmy rzeczywiście zwartą historię. Moglibyśmy zastanawiać się nad zmianami treści tego pojęcia. Czyja była ta Polska w roku 1000? I skąd się wzięła? Powstał spór, czy wymyślił ją dla nas. Teraz, niedawno powstał. Właśnie ów wspaniały święty z Kwerfurtu, Brunon, czy też jednak zawiera ona po prostu etnonim starszy, jak przyjmuje znakomita większość z naszych badaczy, po prostu związany z niezapisanym w źródłach wcześniej brzmieniem plemienia Polan, bo przed 1000 roku żadna kronika nazwy Polanie nie zapisała. Stąd profesor Urbańczyk, Przemysław Urbańczyk stąd z Warszawy niedawno zakwestionował w ogóle istnienie plemienia Polan, uznając, że dopiero od 1000 roku pojawia się to słowo Polska i dopiero od tego momentu można badać dzieje tego pojęcia. Ale myślę, że słusznie odpowiadał nieżyjący już Nestor mediewistów polskich, profesor Labuda, profesorowi Urbańczykowi, że przecież skądeś ten Brunon z Kwerfurtu musiał tę nazwę wymyślić, zaczerpnąć, kiedy ją zapisał, prawda? I zapewne wziął ją od tego określenia, które usłyszał, od Bolesława, od innych, którzy z kraju Polan przyszli. W każdym razie
Polska pojawia się w 1000 roku i możemy badać jej zmieniające się po dzień dzisiejszy pojęcie. Oczywiście, kiedy mówimy o początku jakiegoś zjawiska, możemy też zastanawiać się nad jego końcem. Możemy badać od do. Szukamy w otchłani przeszłości tego, co zaczyna historię, ale przecież z trwogą albo bez trwogi, to zależy, z jakiej perspektywy na to patrzymy, czy tylko badawczej, czy też emocjonalnej, związanej z poczuciem przynależności do tej wspólnoty i potrzeby jej kontynuacji, możemy zastanawiać się nad końcem, nad wygasaniem tego pojęcia, tej wspólnoty, nad jego słabnięciem albo wzmacnianiem w różnych okolicznościach. To także fascynująca historia. Fascynujący temat do badań historycznych. Ale kiedy zastanawiamy się nad dziejami Polski, to przecież zazwyczaj nie ograniczamy naszego skojarzenia tylko do samego słowa Polska, które w brzmieniu polskim, po polsku, nie po łacinie, pojawi się dopiero w XVI wieku w powszechnym użyciu. Ale zastanawiamy się nad czymś innym, nad ludźmi, dla których to pojęcie, jakkolwiek wyrażane, może nie dociekniemy, jak rozumiał je Mieszko i Bolesław, jak nazywał je Mieszko I i Bolesław I, ale jakoś pewnie tę wspólnotę, której wodzami się czuli, musieli określać. I tę wspólnotę także my próbujemy badać. Poszerzanie poczucia przynależności do niej, do wspólnoty właśnie. Bo kiedy zastanawiamy się nad ludźmi, którzy wiążą się z historią, z dziejami Polski, to właśnie ten aspekt przychodzi nam w oczywisty sposób na myśl. Czy każdy, kto mieszka w państwie Mieszka, przepraszam za to zderzenie, czuł się Polakiem, niezależnie od tego, jak to nazywał? Profesor Karol Modzelewski, badający dzieje chłopów monarchii wczesnopiastowskiej, odkrywał jakieś rudymenty, ślady poczucia tożsamości etnicznej już u chłopów XI, a na pewno XII-wiecznych. Wskazując odnośniki źródłowe do Księgi Henrykowskiej, do kilku innych źródeł, akt nadań wsi i tak dalej. A więc można u chłopów nawet, wolnych chłopów gospodarzy w tym sensie, tej dominującej, najliczniejszej grupy społecznej, jaka zamieszkiwała tę ziemię, można szukać polskości. Ale przecież niewątpliwie koncentrowała się ona wokół władcy, we władcy i wokół władcy i rozszerzała, jakby stopniowo schodziła, może nie stopniowo, może skokowo, to jest właśnie też pytanie. Konfrontacyjnie czy niekonfrontacyjnie poszerzała się ta polskość od góry na niższe w hierarchii społecznej warstwy? To są pytania, które także w oczywisty sposób przychodzą nam na myśl. Ale kiedy zastanawiamy się nad ludźmi, to przecież musimy wziąć pod uwagę i to, że oprócz ludzi są także zjawiska, które ich kształtują, a więc ziemia, na której są. Jaki jest zakres tej ziemi, na której rozgrywają się polskie dzieje? Dlaczego arbitralnie wybieramy ten kształt, który to, co nazywamy Polską, przybrało około roku 992 i utrzymywało z niedużymi wahnięciami kilkudziesięciu, może 100 000 kilometrów do 1/3 wielkości przez następnych, powiedzmy, 200 lat i wróciło do tego kształtu ostatnich 70 czy 70 kilku latach. Można się zastanowić, a kresy, ktoś zapyta, czy tam, gdzie Polska, tak zwane kresy, to też wielki spór, wielka dyskusja, czy tam Polska jest czymś obcym, czy tam jest mniej Polski, mniej polskich dziejów? Jaka ziemia współkształtuje pojęcie Polski, polskości? Oczywiście krajobraz, przyroda odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, którą dzieje Polski także powinny uwzględnić.
Są nowe kierunki badań historycznych, które koncentrują się na takiej właśnie interakcji środowiska naturalnego aż do bakterii, do poziomu bakterii schodząc z ludźmi w różnych, można tak powiedzieć, warunkach klimatycznych, by próbować takiej historii totalnej, historii, w której człowiek nie jest najważniejszy, jest tylko jednym z elementów środowiska. Ale myślę, że tego rodzaju historia w oczywisty sposób abstrahuje, czasem świadomie, by zepchnąć jakby na plan dalszy pojęcie narodu, wspólnoty narodowej, tej, która może się nazywać polską, włoską, hiszpańską, z którą konkurują różne inne do miana ważnych historii wspólnot ludzkich, historie regionalne, ponadregionalne, europejska, by pokazać dzieje z perspektywy niepolitycznej po prostu, biologicznej. Coraz częściej z tego rodzaju widzeniem dziejów się spotykamy, ale odsuwam je na bok, ponieważ ono niewątpliwie odsuwa nas także od pojęcia Polski, unieważnia, osłabia znaczenie tego pojęcia, a ono nas tutaj interesuje. My szukamy odpowiedzi na pytanie, czym są dzieje Polski. Otóż niewątpliwie to, co ze środowiska, z klimatu, z tego pejzażu, który nas otacza, współtworzy dzieje Polski, to jest to, co wchodzi do świadomości kulturowej. Te elementy, które zostają, Krępak, czyli Karpaty w naszej świadomości kulturowej wrosły, aż po Bałtyk, który gdzieś na pewnym, ale ważnym marginesie tej świadomości jest, i Wisła w środku, od początku tej historii. Pierwsza nazwa geograficzna, która z dziejami tego regionu jest wpisana w historię powszechną, bo pojawia się na mapie w czasach cesarza Oktawiana Augusta. Jest drugi aspekt, który wprowadza elementy środowiska naturalnego do historii Polski. To jest to, co trafia na nasz stół z polskich lasów, z polskich pól, a co współtworzy element polskiego zwyczaju. To, czym się żywimy tradycyjnie, z czego wyrosły najwspanialsze polskie potrawy, jak choćby bigos albo barszcz, który łączy nas z Kresami i o który możemy się spierać z Ukraińcami. To są także elementy dziejów Polski. Nie można ich lekceważyć w szerokim, w uzasadniony sposób, w szerokim spojrzeniu na Polskę. Kiedyś profesor Najder, którego miałem przyjemność i zaszczyt zaprosić na jedno z zebrań tutaj do naszego zakładu w Instytucie Historii, pan prezentując swoją książkę, która właśnie wyszła pod jego redakcją, Węzły Pamięci, wspaniałą książkę, naprawdę bardzo polecam, to jest bardzo duży zespół autorów pod jego redakcją, Węzły Pamięci Polski Niepodległej, podkreślał, że niewielka kultura utrzymała, tu bym się spierał, prawda, ale to ważny głos, że niewielka kultura podtrzymała Polskę w wieku zaborów, ale zwyczaj i obyczaj, bo przecież masy nie czytały Mickiewicza, choć trafił pod strzechy, to nie od razu i nie pod wszystkie. Że zwyczaj i obyczaj był tym, co najważniejsze w podtrzymywaniu polskości. A zwyczaj i obyczaj wiąże się bardzo z tym otoczeniem naturalnym, z tym, jakie zwierzęta nas otaczają, jakie przychodzą na Wigilię do żłobu, na naszą Wigilię, polską Wigilię i tak dalej, prawda? Otóż to także jest ten element dziejów Polski, który warto uwzględnić. Można dalej zapytać o to, czy Polskę da się ograniczyć tylko do przestrzeni między Otrą a Sanem, morze wysuniętej dalej na wschód, ku Kresom w wieku XVII, XVI, XV, XIV, aż po XX. A co zrobić z tymi, którzy Polskę wynieśli za ocean? Z tymi, którzy noszą ją w sobie? Czy dzieje Polski nie są także dziejami tego, co stuka za zakładką gorsetu panny młodej w weselu, a co można wynieść w jakiekolwiek miejsce na świecie?
to także jest następny, niezwykle trudny do uchwycenia aspekt dziejów Polski, którego nie da się zamknąć tak łatwo na kartach podręcznika politycznego, gospodarczego. Jeden i drugi jest oczywiście potrzebny, czy jeden i drugi aspekt dziejów Polski. To są te emocje, które z Polską wiążą ludzi, wiążą niezależnie od odległości geograficznej, od Wisły, geograficznego serca Polski. Ale te emocje nie muszą być pozytywne, czy emocje negatywne, które także ludzi z Polską wiążą, różnych ludzi, nie czynią ich częścią polskich dziejów. To, co w sercu na temat Polski nosił Otto von Bismarck, przeze mnie wspominany, jak najbardziej czyni go częścią dziejów Polski, bardzo ważną częścią dziejów Polski. I odwrotnie, ktoś, kto nie poczuwając się do przynależności do wspólnoty historyczno-kulturowej Polaków, sympatyzuje z nią na tyle silnie i oddziaływuje, próbuje oddziaływać na jej miejsce wśród innych wspólnot pozytywnie, także może i powinien znaleźć miejsce w historii Polski. Dam przykład choćby Gilberta Chestertona, wielkiego polonofila angielskiego. Takich polonofilów w różnych epokach możemy znajdować. Niekoniecznie muszą to być ci najbardziej znani, najwybitniejsi. Każdy polonofil zasługuje na miejsce w dziejach Polski. Nie wiem, czy każdy z tych, kto Polskę zwalcza, na pewno wszyscy ci, którzy wybitniej jakoś w tej walce się odznaczyli i wpłynęli negatywnie, próbowali wpłynąć negatywnie na historię polskiej wspólnoty. Ale kiedy używam tutaj pojęcia wspólnoty polskiej, to przecież znów zderzamy się z następnym problemem, który trzeba przemyśleć, rozstrzygnąć, zanim uchwycimy pióra, czy zaczniemy stukać w klawiaturę, żeby spróbować napisać coś na kształt dziejów Polski. Czy historia Polski to są dzieje tylko harmonijnie rozszerzającej się właśnie od pierwszych władców poprzez ich otoczenie, światłych księży, którzy pierwsi zapisują tę nazwę ku możnym, wreszcie ku ludowi? Tak to się po prostu ładnie, gładko rozwijało. Z całą pewnością nie można do takiego idyllicznego obrazu Polski ograniczyć. Każda wspólnota rozwija się według jednej zasady, której nie da się uniknąć. Każda wspólnota wiąże się z elementem władzy. Władzy nad samymi sobą, ale władzy, której częścią jest także władza nad innymi. Tymi, którzy do tej wspólnoty albo nie chcą należeć, albo jest im ona obojętna, a jednak wspólnota ta szersza, która już jest polityczną, narzuca im tę władzę. A zatem dzieje, w tym przypadku dzieje Polski, muszą uwzględniać także perspektywę tych, którzy do tej wspólnoty polskiej nie należą, ale są częścią dziejów Polski. Są częścią, która uważa się za ofiarę w tych dziejach. To mogą być najróżniejsze grupy społeczne, etniczne. Tak jest w historii każdej grupy. To mogą być chłopi. Na przykład ostatnio pan doktor Jan Sowa, antropolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotował taką, no może niezbyt powiedziałbym, obudowaną świadomością historiografii, jaka na ten temat istnieje, ale ciekawą, ambitną próbę radykalnej rozprawy z historią Polski jako dziejami dramatycznego ucisku chłopów. Ucisku, w którym zabrakło państwa w istocie, które by broniło tę większość mieszkańców tej ziemi przed rozpasanym uciskiem wyłącznych właścicieli, czyli szlachty. W skrócie tak mniej więcej ta próba syntezy wygląda. To nie jest oczywiście temat nowy. Pokazuję go jako przykład pewnego spojrzenia z perspektywy ofiary. Oczywiście inne może być spojrzenie historyków ukraińskich, białoruskich. Litwini mają do nas pretensje jako ofiary. Oczywiście historycy żydowscy, czy niekoniecznie żydowscy, ale piszący o historii Żydów w Polsce mogą także z tej perspektywy na dzieje Polski patrzeć. Musimy tę perspektywę uwzględnić. Czy to znaczy, że mamy tę perspektywę
przyjąć w całości i zastąpić nią dzieje Polski? I tu myślę, że oczywiście nie. Dzieje są właśnie wielogłosem, są wielością perspektyw. A dzieje, skoro powiedziałem o potrzebie ich kontynuacji, są przede wszystkim zdolnością do prowadzenia opowieści, by tak rzec, o tym, co poprzedziło nas w przeszłości, co uczyniło nas wspólnotą i z czym czujemy się nadal związani. Otóż jeżeli przyjmę perspektywę burzy Szekspira, Kaliban, który został najechany przez Prospera, prawda, przybyłego z bardziej cywilizowanych krajów na swojej wyspie i wydziedziczony z tego, co mu zostawiła matka Sykorax, zacznie przyjmować wyłącznie świadomość Prospera, no to straci swoją wspólnotę. Ale czy jeśli będzie tylko przeklinać w tym języku, którego Prospero go nauczył, a Prospero go nauczył swojego języka, to stanie się częścią wspólnoty Prospera? Też nie. Otóż nie możemy pisać historii, dziejów wyłącznie z perspektywy ofiary, dziejów wspólnoty. Ani dziejów wspólnoty żydowskiej nie da się w ten sposób napisać. Żydzi nie byli cały czas ofiarami, nie w każdym momencie swojego życia. Byli też szczęśliwi, robili inne rzeczy niż tylko byli ofiarami. Podobnie Polacy, którym często i nie bez racji w pisaniu dziejów przypisuje się perspektywę martyrologiczną, z całą pewnością nie byli tylko ofiarami. Właśnie prowadzili swoje życie szczęśliwe w swoich chatach, dworach, czy mieli chwile szczęśliwe, w których nie czuli się ofiarami, przykutymi do pługa, czy zniewolonymi przez zewnętrznych najeźdźców. Nie możemy dać się zdominować jednej perspektywie, narzuconej przez którąkolwiek, powiedziałbym, z opowieści. Gdzie więc i jak szukać to, co może stworzyć sens opowieści o polskich dziejach? Rozgadałem się trochę, ale pozwolę sobie na koniec zaproponować Państwu fragment, którym podsumowuję ten, przepraszam, tom dziejów Polski. Fragment, który odwołuje się do pojęcia według mnie najważniejszego, pojęcia, w którym odnajdujemy w ciągu kolejnych już 8 wieków sens polskości. Na różne sposoby szukamy, zastanawiamy się, ale wciąż wokół tego samego zestawu pojęć szukamy sensu polskości, bo te wszystkie ramy, o których mówiłem, ramy, pytania o te ramy, o kontekst, w którym możemy rozumieć dzieje Polski, byłyby same w sobie nieciekawe, gdyby nie to, że najważniejszym pytaniem, które nas pociąga do polskości, jest pytanie, w którym próbujemy odpowiedzieć sobie na to, jaki jest sens bycia Polakiem. Pierwszy odpowiedzi na to pytanie udzielił pierwszy polski pisarz, mistrz Wincenty, zwany od XV wieku Kadłubkiem, a będący w czasach swojego życia, czyli na przełomie XII i XIII wieku, duchownym, kronikarzem, biskupem krakowskim. Otóż stawiam tezę, że jesteśmy kadłubkowym plemieniem. My wszyscy z niego. Polska bez tego, jak ją mistrz Wincenty wymyślił, nie mogłaby przetrwać, a nawet gdyby się jej to udało, to byłaby zupełnie inna niż była w kolejnych wiekach swej historii. Pamiętamy, jak mistrz Wincenty, kadłubkiem z niejasnych powodów nazwany dopiero od XV wieku, wyobraził sobie i nam imponującą prehistorię. Zwycięskie walki Lechitów z Aleksandrem Macedońskim, Juliuszem Cezarem i egzotycznymi Partami. Pamiętamy stworzoną przez niego historię o Kraku i Wandzie, a także o strasznym całożercy, popularnym smoku z podwawelskiej jaskini. Chętnie przywołujemy wspaniałą prozę Kadłubka ilustrującą kolejne przygody Lechitów już w historycznych czasach.
Tu jednak chyba byłoby to za mało, żeby uwierzyć w wyjątkową polonotwórczą rolę mistrza Wincentego. Gdybym miał ją uzasadnić, to wskazałbym najpierw na prosty, dający się wykazać niemal z matematyczną dokładnością fakt. Kronika mistrza Wincentego jest bez wątpienia najpopularniejszym u nas tekstem historycznym przez 400 lat, do XVI wieku. Dopiero po ukazaniu się pierwszych syntez Macieja Zmiechowa, Marcina Bielskiego i Marcina Skromera znalazła rywali. Do dziś przetrwało 29 jej rękopisów średniowiecznych. W XIX wieku znano jeszcze przynajmniej 40. Ostatnie stulecie przetrzebiło bardzo papierowe skarby kultury. Na podstawie tak dużej liczby zachowanych do dziś średniowiecznych kopii niemiecki badacz polskiej historiografii humanistycznej Hans-Jürgen Bemelburg szacuje, że do XV wieku mogło powstać w Polsce nawet 400 odpisów kadłubkowego dzieła. Przeciętnie bowiem szacuje się, że zachowało się około 7% średniowiecznych rękopisów. W połowie XV wieku kronika na uczelni krakowskiej uzyskała status podręcznika akademickiego, pierwszego w dziejach naszych uniwersytetów. Była wykładana w tym czasie nie tylko w Krakowie, ale też w szkołach, które z dzisiejszej perspektywy troszkę anachronicznie nazwalibyśmy średnimi. W Opatowie, Lublinie, Sandomierzu, Łowiczu i innych. Przepisywano ją wraz z uczonym komentarzem krakowskiego profesora Jana Zdąbrówki. Fenomen jej popularności, zwłaszcza w wieku XV, w czasie największych triumfów jagiellońskiej monarchii i jej przepoczwarzania się w samorządną Rzeczpospolitą, musi budzić zastanowienie. Jeśli przez 300, prawie 400 lat, jakie upłynęły między powstaniem dzieła mistrza Wincentego a skutecznym zastąpieniem go przez drukowane księgi, w klasztornych i kapitulnych szkolnych bibliotekach dostępnych było 400 rękopisów, a nawet choćby połowa tej szacunkowej liczby, to znaczy, że od czasów Mieszka Starego do Zygmunta Starego wizja polskich dziejów, którą stworzył Wincenty, miała kilka do kilkudziesięciu tysięcy czytelników. Tak, czytelników. Każdy z dzisiejszych historyków marzyłby o tak wielkiej rzeszy czytelników. Licząc od 10 do 100 czytelników w ciągu kilku wieków na jeden rękopis, czyli bardzo oszczędnie. A tych, co poznali jakieś okruchy tej kroniki, choćby tylko z opowiadań, musiało być jeszcze parokrotnie więcej. Z pewnością nie miała żadnej istotnej konkurencji. Po prostu zawładnęła wyobraźnią historyczną Polaków. Na kilka wieków bezpośrednio, w kolejnych przez rozmaite nawiązania kulturowe i historyczne kontynuacje, w których wracaliśmy do Kraka, Wandy, do mitu Wielkiej Lechii, ale i do wzoru sprawiedliwego władcy Kazimierza, do przykładu patriotyzmu rycerzy Bolesława Krzywoustego, do polityki wschodniej, w cudzysłowie to pisze oczywiście w wersji mistrza Wincentego. Wybrzydzać zaczęto później, odkrywano zalety bardziej konkretnego, zobiektywizowanego, jak się wydawało, kronikarza Gala i przeciwstawiano go polskiemu następcy, trochę tak, jak w świecie przewartościowano pamięć obu greckich ojców historiografii, spychając na pewien czas Herodota, skłonnego do anegdoty i ciekawego obyczajów, a nie tylko polityki, zaś wysuwając na czoło Tukidydesa, chłodnego analityka wojny i politycznych namiętności. Zaczęto więc wyśmiewać kadłubka jako fantastę, wspaniałego, ale niepoprawnego ugarza. Dziś jednak zmienia się to znowu. W kręgu fachowców mistrz Wincenty ponownie jest beatyfikowany. Beatyfikowany jest także od 1764 roku w Kościele katolickim, gdzie jego kult skupia się wokół miejsca jego wiecznego spoczynku w klasztorze w Jędrzejowie. Nas tutaj nie interesuje jednak tak bardzo fachowa analiza jego dzieła. Na tle porównawczym kroniki europejskiej erudycji w średniowieczu. Szukamy odpowiedzi na pytanie o znaczenie jego kroniki i przyczyny jej zakorzenienia w polskości, a może raczej odwrotnie, zakorzenienia polskości w tej kronice. By na te pytania odpowiedzieć, musimy zajrzeć do jej wnętrza, odczytać zapisaną w niej wizję. Naprowadza na nią już pierwsze zdanie kroniki, fuit fuit quondam in hac respublica virtus. Była kiedyś w tej Rzeczpospolitej cnota. Zupełnie jakbyśmy tu słyszeli echo narzekania sienkiewiczowskiego pana Zagłoby na czasy, w których mu przyszło walczyć o ojczyznę.
Ale to w istocie dosłowny cytat ze wspólnego szlachcie polskiej XVII wieku, wykształceniu jeszcze Henryka Sienkiewicza w wieku XIX i erudycji mistrza Wincentego w wieku XII, wzorca republikanizmu. Z pierwszej mowy Cycerona przeciwko Katylinie, której rzymski filozof przywołał niegdysiejszą chwałę swojej republiki i potrzebę jej odnowienia przez obywateli. Jest więc tu przerzucony od razu podwójny pomost. Jeden pomiędzy Polską, Lechią Kadłubka i starożytnym Rzymem. Drugi między przodkami, tymi, którzy byli przed samym autorem historycznej opowieści, a kolejnymi pokoleniami aż do nas, aktualnych czytelników. Polska może być jak Rzym, jak niegdysiejsza republika, ale tylko jeśli znajdzie w sobie cnotliwych obywateli. Dosłownie dzisiaj kupiłem sobie, żeby przypomnieć, płytę Jacka Kaczmarskiego Sarmacja, która trochę, jak się zdaje, wyśmiewa ten model nawiązywań do Rzymu. Ale jeśli dosłucha się do końca tę płytę, do ostatniej rozmowy z portretem trumiennym z XVI wieku, to zobaczymy, że prowadzi tę myśl miłość, wspomnienie właśnie tej wspaniałej Rzeczpospolitej, która mogła byłaby być jak Rzym, gdyby zaludniali ją cnotliwi obywatele. I że byli tacy cnotliwi obywatele w XVI-wiecznym wyobrażeniu, w każdym razie do którego nawiązuje w ostatniej piosence Jacek Kaczmarski. I takie właśnie pozytywne wyobrażenie, taki ideał ukazuje swoim czytelnikom mistrz Wincenty. Drugi pomost budowany między pokoleniami Lechitów nie jest już możliwością, ale jest moralnym obowiązkiem. Tylko tak może trwać wspólnota. Znaczenie tej więzi streścił mistrz Wincenty w swojej niezwykłej definicji przedstawionej na początku drugiej księgi kroniki. Identitas mater est societatis. Tożsamość jest matką wspólnoty. Bo kiedy mówimy o dziejach Polski, to w istocie najważniejszym pytaniem jest pytanie o tożsamość. Co znaczy Polska? A odpowiedź na to pytanie udzielają dzieje. W dziejach ta tożsamość się wykuwa. Ciekawa rzecz, że pewien zasłużony badacz uznał, że tak niezwykłej formuły wyprzedzającej właściwie dzisiejszych socjologów mistrz Wincenty nie mógł wymyślić i że to pewnie pomyłka kopisty, który powiedzonko łacińskie o monotonii jako matce nudy, identitas mater est satietatis, drobnym błędem zmienił fascynujące, wyprzedzające czasy zdanie. Nie będziemy wdawać się w polemikę, choć w paru miejscach dzieła swego mistrz Wincenty w istocie powtarza tę samą myśl. Choćby w końcu ostatniej księgi, gdzie stwierdza, że tożsamość umysłów nie dopuszcza rozdwojenia. Cała wymowa kroniki sumuje się w tej kwestionowanej definicji. Cały sens dziejów Polski w niej się streszcza, kiedy społeczeństwo przedstawia jako ciąg pokoleń połączonych wspólnie wyznawanymi i przekazywanymi dalej wartościami, cnotami. To jest łańcuch niewidzialny, który nas spaja. Nie może istnieć bez pamięci. Wynika ta definicja z dobrego odczytania przez krakowskiego biskupa myśli Arystotelesa i Cycerona. Społeczeństwo istnieje tylko w oparciu o wspólne rozpoznanie dobra i zła. To jest istota tożsamości. I to, przepraszam za współczesną dygresję, jest istotą sporu, który dzisiaj teraz się rozgrywa o miejsce pochówku generała Jaruzelskiego, bo dotyka istoty rozpoznania dobra i zła. Spieramy się o to, bo to jest bardzo ważna sprawa. Dobrze, że się o to spieramy. Bez niej, czyli bez łączącego członków wspólnoty porozumienia co do tego, co jest dobrem, a co złem, nie ma tożsamości, nie ma wspólnoty. Historia i etyka spotykają się tutaj ze sobą. Współcześni badacze myśli Wincentego, Andrzej Dąbrówka i Witold Wójtowicz, używają nawet określenia etyczna konstrukcja historii w odniesieniu do jego kroniki. Nie dlatego tworzymy wspólnotę, że jesteśmy naturalnie podobni, spokrewnieni, ale wtedy jesteśmy podobni, gdy tworzymy duchową wspólnotę podzielanych wartości zaświadczoną etycznym działaniem. Tutaj aż mnie korci, żeby przytoczyć zupełnie innego autora, Henryka Rzewuskiego, który w swoim tekście o dawnych i teraźniejszych prawach polskich tak zupełnie w duchu Kadłubka przytaczał definicję polskości. Polskość nie jest przyrodzonym wypadkiem urodzenia lub zamieszkania na ziemi do Polaków należącej, ale przywilejem uznanym w całkowitej masie ich społeczeństwa. Być Polakiem to wielki przywilej.
Trzeba go zdobyć dopiero. Nie każdy, kto się urodził tutaj, jest Polakiem. Nie każdy, który przychodzi na tę ziemię, jest Polakiem. Nie każdy z ojca Polki i matki Polki jest Polakiem, ale tylko ten, kto ten przywilej traktuje jako przywilej, jako coś bardzo ważnego. A Polska wtedy jest silna, kiedy w masie swoich mieszkańców, swoich obywateli, polskość traktowana jest jako przywilej, a nie jako coś, co traktujemy ze wzgardliwym wzruszeniem ramion. Myślę, że ta definicja, którą skądinąd zdrajca Polski skonstruował, mówię o Henryku Rzewuskim, jest niezwykle celnym rozwinięciem tego, co pięknie wyraził mistrz Wincenty przed nim sześć ponad wieków. Oto wartości, czy raczej w języku mistrza Wincentego cnoty obywatelskie, patriotyczne, chrześcijańskie nie przeciwstawiają polskiej historii innym. To warto też podkreślić, ale tworzą zręby wspólnoty ze światem klasycznym, z cywilizacją zachodnią. W każdym razie z pewną jej interpretacją, w której wolność i prawo są postawione szczególnie wysoko. Do tego przydaje się piękny kostium republikańsko-rzymski, w który przywdziewają bohaterowie Kadłubka. To, że w historii Kraka, Wandy, Bolesławów, Leszków i Lechitów pojawiają się wciąż obywatele, senatorowie, republika. Analizując kluczowe pojęcia kadłubkowej syntezy, mediewista wrocławski Przemysław Wiszewski doskonale ujmuje istotę porządku, jaki wprowadził między nimi mistrz Wincenty w swoim dziele. I ten cytat przytoczę, bo on lepiej może niż jakikolwiek inny znów oddaje relacje między pojęciami kluczowymi dla zjawiska dziejów Polski. Cytuję. Polska to wspólnota Polaków i ziemia przez nich zasiedlona, bądź też objęta ich władzą. Rzeczpospolita to uchwycona w danym momencie wspólnota obywatelska w konkretnym kształcie administracyjnym o określonej historią tożsamości. Regnum, królestwo, to wynikająca z cnót władcy i jego poddanych władza nad pewnym terytorium. Nad nimi wszystkimi króluje zaś ojczyzna. Byt idealny i ziemski, jednocześnie obejmujący przestrzeń i społeczność we wszystkich wymiarach czasu. Obejmuje on Polaków zasiedlających pewne terytorium, którego precyzyjnych granic nie określa, ale które związane są z ich przeszłością, z cnotą przodków wytyczających granice ich regnum. Przy tym regnum może być traktowane jako byt idealny obejmujący ludzi, czas i przestrzeń powiązanych polskością, tak jak Królestwo Niebieskie obejmować miało wszystkich chrześcijan i całą chrześcijańską rzeczywistość. Jednak powyżej regnum stoi patria, ojczyzna, której trwanie jest niezależne od rzeczywistości politycznej. Polska ojczyzna jest tu wspólnotą nie etniczną, ale etyczną. To się musiało podobać w systemie szlacheckiej republiki. To się podobało także bardzo temu, który próbował odnowić Rzeczpospolitą w XX wieku, Józefowi Piłsudskiemu. Żeby być Polakiem, nie wystarczy się urodzić, trzeba na to zasłużyć. I to mówi jako pierwszy Kadłubek. Dlatego też, przypomnijmy, nie opisuje, skąd się Polacy wzięli. Kadłubek nie szuka genealogii Polaków w raju czy w Troi, ale zaczyna o nich mówić wtedy, kiedy tworzy się etyczny ład polityczny. Ich dzieje, czyli nasze dzieje, według mistrza Wincentego, zaczynają się wtedy, kiedy Krak zostaje wybrany na króla. Skromnie sam nazywa się towarzyszem królestwa, raczej pomocnikiem wspólnoty niż panem. I kiedy ustanawia prawa, które mają obowiązywać jego poddanych. Ci stają się obywatelami, a ich wspólnota Rzeczpospolitą. Inaczej być nie mogła. W każdym razie do tego idealnego stanu muszą ciągle nawracać, jeśli chcą być Polakami. Dodajmy, że Kraka wybrali zgodnie senat, rycerze i lud. Potem pojawią się między nimi różnice i większe dystanse. Ale zdaje się w tych początkach kryć zachęta, by podnosić kolejne stany do obywatelstwa, że mogą wrócić do prawa wyboru. Prawo, wolność, wolność wyboru i związanie władcy prawem, połączenie go ze społeczeństwem umową jest czymś, co mistrz Wincenty wprowadza do naszego pojęcia, tak pod pewnymi względami różniącego nas od części sąsiadów przez pewien czas. Kiedy przedstawiam tę wizję mistrza Wincentego, łatwo można
postawić zarzut, czy to niezbyt idealny obrazek, prawda, niezbyt patetyczna wizja polskości. Mówiłem już o jej możliwych innych perspektywach, w których polskość wygląda bardziej tak jak w tych prześmiewczych piosenkach Kaczmarskiego, by podać jeden choćby przykład. I dzisiaj spotykamy się z nawiązaniami do dziejów polskich, w których szyderstwo przeważa nad apologią, mówiąc najdelikatniej. Czy historia Polski nie może być, czy dzieje Polski nie mogą być dziejami krytycznymi? Nikt nie udziela lepszej odpowiedzi na to dzisiejszym szydercom niż mistrz Wincenty. I ten cytat z mistrza Wincentego warto przytoczyć. Obawiam się, żebyśmy więcej niż to jest słuszne nie starali się podobać sobie samym. Boję się, byśmy nazbyt wzajem sobie nie potakiwali, żeby w chwili, gdy się głupio do siebie uśmiechamy, jeszcze głupsza przyczyna niepodobania się sobie wzajem nam nie urągała. Albowiem przymilnością wykarmimy głupotę, a mówieniem na przekór roztropność. A więc jest za historią krytyczną mistrz Wincenty, jak najbardziej. Ale nie można jej przyjąć bez ciągu dalszego tego zdania. Ganiący jednak niech będzie przyjazny i mądry. To błędy z miłością poprawi, to łając przypomni. Niech pochopnie nie obszczekuje, jak bezwstydna zjadliwość, która sęka w trzcinie poszukuje i dziury w całym. Niech raczej pamięta zarówno o swoim, jak i o naszym człowieczeństwie i o tym, że w ludzkim rozeznaniu nie ma nic doskonałego. Ta piękna droga, jaką pokazał do historii, do dziejów Polski mistrz Wincenty, bardzo się spodobała następnym pokoleniom Polaków. I do niej nawiązywali ci, którzy przychodzili po nim aż do momentu, kiedy historie mistrza Wincentego naprawdę trafiły pod strzechy. Sam z przyjemnością skupuję gdzieś na jakichś aukcjach takie książeczki dla ludu z lat 30., 40. jeszcze XX wieku, gdzie historie o Kraku i Wandzie się pojawiają w popularnej wersji. Docierały. Spójrzmy jednak na sam koniec, z dłuższej, nieco zewnętrznej perspektywy, na nasze dzieje, na naszą historyczną pamięć. By zobaczyć sens najgłębszy dziejów, ten, w którym rozpoznajemy siebie nie jako Polaków, ale jako ludzi, w którym rozpoznajemy to, co dla naszego człowieczeństwa najważniejsze. Właśnie historia, dzieje dają nam najwięcej pożywki do takiej refleksji. Spójrzmy, jak równo 800 lat przed Kadłubkiem na początku V wieku po Chrystusie tworzy swoje wielkie dzieło historiozoficzne święty Augustyn, biskup afrykańskiej Hippony, który chciał w traktacie o Państwie Bożym wyjaśnić tajemnicę klęski rzymskiego imperium. Właśnie spustoszony został w roku 410 Rzym. Augustyn, choć był przede wszystkim wiernym wyznawcą chrześcijaństwa, czuł się także obywatelem Rzymu. Zastanawiał się nad jego dziejami i nad przeszłością. Dlaczego tak się stało? Jaka jest nasza odpowiedź na zmianę, na przemijanie postaci tego świata? To są pytania, które w każdych dziejach sobie stawiamy. Jakie jest nasze miejsce w tych przemianach? Jak one nas zmieniają? Równo 800 lat przed Augustynem swoją wielką historię tworzył Tukidydes z Aten. Pisał dzieje wojny peloponeskiej, w której walczył przeciw Sparcie i przegrał. Przegrały także jego ukochane Ateny i cała Grecja. I on szukał odpowiedzi na pytania o sens dziejów, o winę i karę w nich się spełniającą. To było 400 lat przed Chrystusem. Możemy się cofnąć jeszcze 800, a nawet 900 lat wstecz. Wtedy bowiem, około 1320 roku przed Chrystusem, powstają pierwsze teksty, w których przeszłość staje się przedmiotem dziejopisarstwa. Rodzą się dzieje, nad którymi skupia się refleksja człowieka. Piszą je Hetyci, najeźdźcy starożytnego Egiptu z Azji Mniejszej. Czyny Supiliuliumy, hetyckiego władcy z tej epoki, oraz annały 10 lat powstałe w tym czasie, przedstawiają historię nieudanego małżeństwa syna królewskiego z córką faraona, najazd na Egipt, wielki triumf i wielkie nieszczęście po nim następujące, zaraza, która zabiła władców hetyckich i zdziesiątkowała ich lud.
autorzy tych tekstów zadają te same pytania, co Tukidydes, co święty Augustyn, co mistrz Wincenty, co dzisiejsi szydercy i apologeci dziejów Polski. Dlaczego cierpimy? Gdzie jest nasza wina? A na czym polega zasługa? Szukają związku między czynami, które utrwalają, i sensem, który by je tłumaczył. Utrwalają, choć na chwilę albo na kilka tysięcy lat, imiona tych, którzy ten sens tworzą, żeby mogli odczytać go ci, co przyjdą po nich i zastanowić się nad sobą, żeby znaleźć i oddać sprawiedliwość. Taki jest może sens pisania historii. Polska historia nie jest w tym względzie wyjątkowa. Mistrz Wincenty pierwszy raz wprowadził ją w krąg tych najpoważniejszych pytań z poczuciem przynależności do wspólnoty, której dzieje w swojej wyobraźni przetwarzał. Stwierdził w prologu do swej kroniki, że ma obowiązek, cytuję, złote ojczyzny opiewać filary, nie lalki gliniane, lecz prawdziwe ojców wizerunki wydobywać z głębi zapomnienia, boskiego światła kagańce rozwiesić w Zamku Królewskim wśród wojennych zapasów. To jest właśnie obowiązek sprawiedliwości wobec tych, co przed nami byli, a także roztropności, by zadbać o tę tożsamość, matkę wspólnoty, jaką tworzy przeżyta przez pokolenia historia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu profesorowi za bardzo interesujący wykład, za tyle perspektyw, które ukazał w badaniu historii, tyle pytań, które pan profesor postawił. Tym ciekawsza będzie lektura książki, którą tutaj mamy przed sobą. Będzie można ją nabyć po wykładzie. Teraz czas, proszę państwa, na dyskusję, pytania. Bardzo państwa proszę o zabieranie głosu, o stawianie pytań, problemów. Bardzo proszę. Kto z państwa? Ja chciałem przypomnieć panu profesorowi jego obecność pod namiotem Solidarnych 2010, 3 lata temu, i pana wypowiedź dotyczącą wzrastającej liczby osób, których nazwał pan tutejszymi. To są osoby według definicji pana profesora, które no, coraz mniej utożsamiają się z państwem, z polskością. I chciałbym się zapytać, ja wiem, że te 3 lata to jest niezmiernie krótki okres, a chciałbym się zapytać, czy z tej perspektywy tych 3 lat coś się zmieniło? Czy widzi pan profesor pewną szansę na zmniejszanie się tych tutejszych? To pojęcie tutejszych, oczywiście znane ze statystyk z II Rzeczpospolitej, wprowadził do refleksji nad stanem wyobraźni społecznej, historycznej i do refleksji nad tożsamością obywateli III Rzeczpospolitej Jerzy Szacki, zanim go użyłem w takim bardzo ciekawym eseju publikowanym kiedyś na łamach plusa minusa w Rzeczpospolitej. Zastanawiał się nad tym zjawiskiem wypłukiwania elementów kulturowych tożsamości współczesnych mieszkańców Polski, które łączyły ich właśnie w jedną wspólnotę dawniej. No, świadomość pewnych haseł, symboli, które zniknęły z obiegu masowego, prawda? Nie kojarzą się już z niczym. Pan Tadeusz jako przykład, prawda? Czy niektóre nazwiska z historii, Piłsudski nazwisko, nic nie mówi bardzo dużej części ludzi. Że używam takich najprostszych przykładów, nie będę wspominał o innych. Jakby zapada się gdzieś ten kod kulturowy, w którym rozpoznawaliśmy się jako Polacy. Kod, który podciągał ludzi do polskości, a przez polskość do kultury europejskiej, bo taka była droga. Teraz jakby to przebiega różnymi drogami, no przede wszystkim ta cywilizacyjna zmiana, która następuje wraz z cywilizacją obrazkową, globalną. Oddziaływuje nie tylko na Polskę w takim kierunku, że przekształca nie tyle w tutejszych, ile w turystów, mieszkańców bardzo wielu krajów całego świata. Ludzi, którzy mogą przenosić się z miejsca na miejsce, nie mając kulturowego zakorzenienia głębszego w żadnym.
pod tym względem nie sądzę, żeby coś w trzech ostatnich latach zmieniło się na korzyść, jeśli szanuję polską tożsamość, aniżeli na niekorzyść. Myślę, że te procesy cywilizacyjne odbywają się dalej, choć widać opór przeciwko nim przybierający czasem nieprzyjemny polityczny charakter, jak no, choćby wyniki ostatnich wyborów do Europarlamentu, gdzie partie ksenofobiczne, nacjonalistyczne odniosły duży sukces. To nie jest, byłoby niemądrze potraktować to jako powód do niepokoju. Istotnym powodem do niepokoju są zjawiska, na które odpowiedzią jest sukces Marine Le Pen czy Nigela Farage'a. Na jakiś właśnie kryzys cywilizacyjny, na rozmnożenie się tutejszych i turystów, na poczucie zagrożenia, które dla mieszkańców historycznych wspólnot, dla ich tożsamości stąd wynika, te zjawiska są odpowiedzią. A więc oczywiście z tak krótkiej perspektywy historycznej bardzo trudno mi te zjawiska oceniać, czy jakby ich dynamikę, ale widać, że zmierzamy tu do jakiejś konfrontacji, do jakiegoś kryzysu cywilizacyjnego. Natomiast w Polsce oczywiście oddziaływują jeszcze inne czynniki, bardziej powiedziałbym lokalne, związane z dynamiką polityczną, kulturową. Tę drugą obserwujemy w wynikach politycznych, każdy może je ocenić jak chce. Natomiast uważam, że dynamika kulturowa jest niezwykle ciekawa. Ożywienie poezji polskiej w ostatnich 3-4 latach, związanej właśnie z tematem patriotycznym, to nie są tylko, jakby chcieli niektórzy, wiersze o, powiedziałbym, poziomie pogardliwie nazywanym częstochowskimi, czy częstochowskim, ale to są obok takiej twórczości, której także nie wolno lekceważyć, że ludzie w ogóle tworzą, prawda, próbują tworzyć coś po swojemu, nawiązując do jakiejś tradycji. Ale to są także bardzo wybitne dzieła literackie. Ożyła jakby potrzeba wyrażania emocji związanych z Polską językiem artystycznym. Jakie to będzie miało skutki tam, gdzie nie wymaga to kosztów, no bo zrobić film jest trudno, prawda, trzeba mieć parę milionów. Napisać wiersz może każdy, kto czuje wenę. Wystarczy kartka papieru. A zatem myślę, że to jest sygnał jakiegoś zwrotu, który być może zwiastuje trwalszą zmianę, odwrócenie tej tendencji, o którą pan pytał. Ale ocenienie takiej dynamiki, kiedy ja stoję, powiedzmy, no, z takiej perspektywy jak, powiedzmy, malowana była trumna chłopska, prawda, że stoimy dokładnie naprzeciwko odmalowywanego obiektu, to się nie da zobaczyć dokładnie, prawda, bez perspektywy. Ja nie mam perspektywy do tego zjawiska, ale przypominam sobie taki moment jak 1797 rok, podpisanie konwencji rozbiorowej ostatecznej i to, że w następnym roku urodził się Adam Mickiewicz. No nikt tego nie mógł ani przewidzieć, ani to nie było niczym uwarunkowane specjalnie. Oczywiście instytucjonalnie ważne było, że trwały szkoły, czy zostały odnowione przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, w którym Mickiewicz mógł dojść do poziomu kulturalnego polskości. No ale ten geniusz gdzieś skąd się wziął, prawda? Skąd, czego żaden najbystrzejszy obserwator w roku 1797 nie mógłby ocenić. A więc myślę, że są tutaj w grze zarówno duże procesy cywilizacyjne o wolnej dynamice i w związku z tym łatwiej ją ocenić, powiedzieć, że ona dalej działa. Działa w taki sposób, o którym pan mówił, powiększając grono tutejszych czy turystów, nie tylko w Polsce. I działają lokalne przyczyny polityczne związane z katastrofą smoleńską, z różnymi innymi aspektami, które można politycznie badać i działają elementy kulturowe związane być może właśnie z pewną wewnętrzną dynamiką dziejów Polski. Nie chcę tutaj popadać w jakieś heglowskie schematy, prawda, jakiegoś ducha dziejów Polski szukać, ale są pewne rzeczy, których historyk przy pomocy szkiełka i oka tradycyjnego pozytywistycznego warsztatu nie uchwyci, ale może odnotować. Było jeszcze pytanie, tak? Pani, bardzo proszę.
Jeśli mogę, to może zacznę od podziękowań, panie profesorze. Jestem po lekturze wprawdzie dopiero kilkudziesięciu stron pierwszego tomu, ale to po prostu niezwykła zupełnie lektura i przede wszystkim ten osobisty ton, który się tam pojawia i osobisty dyskurs także ze sobą samym, nie tylko jako historykiem, ale także jako mieszkańcem tej ziemi, jest po prostu ujmujący. To może tak na początek, jeśli mogę. Natomiast pytanie. Wiemy, że szósty tom ma zakończyć się w 2019 roku, czyli historia Instatu na Scendi jakby będzie także zapisywana. Stąd tutaj pytanie o rocznicę, którą w 2019 roku przypadać będzie 30, a za kilka dni 25. I o miejsce, jakie w jednym, podejrzewam, z ostatnich rozdziałów w szóstym tomie zajmie okrągły stół. Może tytuł takiego rozdziału pan profesor zechce nam przedstawić, ponieważ historia to nie tylko potrawy i nie tylko osoby, ale także urzędy, ale także symbole i mity. I ja w kategoriach właśnie tych mitów i symboli, o których pan profesor bardzo często mówi i pisze w kontekście tej rocznicy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No oczywiście ta data wpisana przez wydawcę jest niczym nieuzasadniona poza jego pobożnymi życzeniami, żebym co rok dostarczał tom, a wydaje mi się to mało realne, od razu powiem niestety. I na pewno nie była zaplanowana z taką myślą, żeby dociągnąć do rocznicy właśnie, czy to 39, czy 89 roku. Jakoś to tak przypadkowo wyszło. Natomiast odpowiadając zupełnie serio na pani pytanie, myślę, że znakomicie jest poznać historię, warto jest poznawać historię, żeby umieć oceniać z dystansu, z perspektywy, a właśnie nie z takiej perspektywy, tylko z odległej, pozwalającej zobaczyć lepiej czasy, w których żyjemy. Mówię to nie dlatego, żeby zapowiedzieć, jak będę umiał opisać kiedyś, jeśli w ogóle dociągnę do tego szóstego tomu, historię Okrągłego Stołu, ale żeby odnieść się do dzisiejszej atmosfery opisywania 4 czerwca tej rocznicy i wciąż otaczających mnie głosów, że było to najlepsze 25-lecie w historii Polski. No, poznanie historii Polski niewątpliwie daje jasną, zdecydowaną odpowiedź. Na pewno to nie było najlepsze 25-lecie w historii Polski. Pierwsze 25-lecie było z całą pewnością lepsze, bo Polska powstała wtedy, prawda? Drugie 25-lecie było także lepsze, bo w tym drugim 25-leciu do Wielkopolski dołączony został Śląsk, Małopolska i Pomorze. To też nie mało, prawda? W trzecim 25-leciu Polska stała się królestwem. To też nie było mało, prawda? I tak można iść przez kolejne 25-lecia, by zastanawiać się, jeśli dzielić na 25-lecia, nad sukcesami i porażkami, jakie Polska ponosiła. Polska, ale może Polacy, a raczej ci, którzy żyją, ale niekoniecznie Polskę traktują jako przywilej na tej ziemi, mają się najlepiej w historii. Być może, z tym bym się nie spierał, tu można, powiedziałbym, przeprowadzać badania nad położeniem ekonomicznym, społecznym, nad poczuciem sensowności życia, bo to też próbuje się mierzyć w rozmaitych ankietach i próbowano już dawniej mierzyć. To jest jakby temat na osobne badania, ale Polska z całą pewnością nie ma się najlepiej w ostatnim 25-leciu. Takie jest moje zdanie na ten temat. Natomiast być może tym, którzy czuli się najlepiej w epoce saskiej, byłoby również bardzo dobrze w epoce no, tego kranu z ciepłą wodą, jeżeli to ma być cały ideał polskości. Przepraszam, mówię to nie jako historyk, ale jako obywatel pozbawiony perspektywy do opisywanych w tym momencie dziejów. No ale da Bóg dożyje szóstego tomu, to może wtedy z pewnej perspektywy będę mógł 4 czerwca 89 roku opisać. Proszę Państwa, mamy jeszcze 5 minut, żeby zadać pytania. Bardzo proszę. Czy zgodzi się Pan, Panie Profesorze, z taką opinią, którą wygłosił kiedyś mój ojciec? Dziadek mój był Czechem, że ci, którzy właśnie przyszli do Polski
i zostali tutaj, przywiązali się i zostali Polakami, to byli bardzo wielcy i mocni patrioci. I druga sprawa, która dzisiaj rano mi się nasunęła, jak zaczęły się rozmowy na temat po śmierci Jaruzelskiego. Ja myślę, że takich problemów i wątpliwości przed wojną by nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie traktuję jako retoryczne, bo oczywiście tak. I o wielu takich postaciach udało mi się nawet na kartach tego pierwszego tomu już opowiedzieć. Właśnie wspaniałych przybyszach do polskości, którzy uznali ją za przywilej i przy tym przywileju zostali i z dumą go noszą. Właśnie dlatego, że nie traktują go jako czegoś, co im się należy w oczywisty sposób, tylko coś, co warto było zdobyć. O wielu takich rodzinach mówię w tej książce. Rzecz jasna, całe dzieje Polski są pełne takich przykładów. Natomiast drugie pytanie, no też było raczej stwierdzeniem. Niewątpliwie II Rzeczpospolita była bardziej wspólnotą w rozpoznawaniu dobra i zła niż III Rzeczpospolita, przy jednak istnieniu także bardzo głębokich podziałów. No jak czyta się polemiki między narodowymi demokratami a piłsudczykami, to były one niejednokrotnie bardziej zjadliwe niż to, co dzisiaj czytam. No mówię o tym, bo zajmuję się też XX wiekiem. Co nie znaczy, że chcę zrelatywizować pani wypowiedź, bo zgadzam się z nią. Zgadzam się z nią, tylko nie chciałbym jej zabsolutyzować i powiedzieć, że przed wojną to wszystko było idealnie, bo podziały były także bardzo duże, także wewnątrz wspólnoty polskiej. Nie mówię jeszcze o relacjach polsko-ukraińskich, polsko-żydowskich i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze szansa, proszę państwa, żeby zadać panu profesorowi pytanie. Jeśli nie ma, to ja chciałem bardzo serdecznie państwu za uwagę podziękować. Przepraszam, po prostu mam ostatni pociąg. Polska się bardzo rozrosła w ostatnim czasie. Coraz dłużej się jedzie od krańca do krańca. A muszę jutro od rana, mam zajęcia na uniwersytecie. Już tylko skończę tym, że jeśli ktoś z państwa chciałby nabyć ten pierwszy tom, to wydawnictwo przysłało tutaj kilka paczek w cenie promocyjnej, czyli o 30 zł taniej niż... Czyli w jakiej? 60 zł. 60 zł. To mówię w imieniu wydawnictwa. Bardzo dziękujemy panu profesorowi.